70 lat temu komuniści postanowili rozprawić się z grupą młodych ludzi, których marzeniem była wolna i niepodległa Polska. ZEW, czyli Związek Ewolucjonistów Wolności, powstał w lutym 1951 roku w Międzyrzecu Podlaskim. Drukowali antykomunistyczne ulotki, zrywali linie telefoniczne, próbowali zdobyć broń do dywersyjnych działań. Między innymi o tym rozmawiali wczoraj uczestnicy uroczystości związanej z tym Związkiem Ewolucjonistów Wolności. Związek Ewolucjonistów Wolności zrzeszał ludzi, którzy mimo młodego wieku przeżyli wiele. Rekrutacja do ZEW-u odbywała się w ówczesnym Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum Handlowym w Międzyrzecu Podlaskim. Przysięga w Pałacu Potockich. Mieli pseudonimy, podzielili się na dwie grupy, gromowcy i nieugięci. Komuniści łącznie aresztowali 34 z nich. Usłyszeli wyroki od 3 do 9 lat więzienia.